1 grudnia w hali Stulecia we Wrocławiu rozpoczęły się 30. targi Dobrej Książki. Swoje publikacje prezentuje tu ponad 200 wystawców, co gwarantuje, że każdy odwiedzający targi znajdzie tu coś dla siebie i to w dobrej cenie. Dodatkową atrakcją jest możliwość rozmowy z autorami książek bezpośrednio przy stoiskach lub podczas wielu spotkań autorskich, które odbywają się w czasie trwania targów. Serdecznie Państwa zapraszam na Targi Dobrych Książek we Wrocławiu jako takie i szczególnie serdecznie zapraszam na stoisko mojego wydawnictwa, czyli na stoisko wydawnictwa Vesper. Możecie tutaj Państwo znaleźć masę różnych książek, zaczynając od absolutnej klasyki literatury światowej, aż po literaturę grozy, w której akurat tak się składa, że ja się specjalizuję. Także gdybyście Państwo chcieli zobaczyć, co oferuje młoda polska groza, to zapraszamy do nas serdecznie. Ja ze swojej strony szczególnie polecam po prostu pozycję polskich autorów, wśród których mam zaszczyt jakby oscylować. Jeśli chodzi o moje książki, no to ja zajmuję się literaturą grozy, weird fiction oraz czymś, co moglibyśmy nazwać literaturą obyczajową z pewną domieszką gatunkowości. I tak się fajnie składa, że 2 dni temu skończyłem swoją kolejną książkę, czyli Zbiór opowiadań Tam, gdzie najlepiej się umiera, której rękopis właśnie mogę Państwu tutaj zaprezentować. I gdybyście Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda taka książka w rzeczywistości pierwszy, surowy jeszcze rękopis, to zapraszam Państwa serdecznie. Nasze stanowisko jesteśmy jeszcze całą sobotę i niedzielę, także wpadajcie. Znajdujemy się na wrocławskich targach Dobrej Książki. Promujemy tutaj książki naszego wydawnictwa. Jedną z nich trzymam w ręce pod tytułem Szarlatańskie wersety. Są to moje refleksje i przemyślenia z życia antykwarycznego. Od 20 prawie lat prowadzę we Wrocławiu antykwariat Szarlatan. Zajmujemy się przede wszystkim książką zabytkową, książką antykwaryczną, ale również rzeczami współczesnymi i stąd nasza obecność na tych targach. Tutaj w hali wrocławskiej Stulecia, w tym pięknym otoczeniu, sprzedajemy i książki współczesne i również kontaktujemy się z klientami, z autorami. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na nasze stoisko oraz we Wrocławiu po targach na ulicę Szczytnicką do antykwariatu Szarlatan. Dzień dobry, Ewa Stjasny. Ja współtworzę wydawnictwo Dwie Siostry, wydawnictwo książek dziecięcych. Mamy przyjemność w tym roku być na targach we Wrocławiu. Tym większą przyjemność mamy, ponieważ w konkursie Dobre Strony, który promuje pięknie wydane książki dziecięce, zdobyliśmy główną nagrodę książką Anny Taraski, ilustrowaną przez Dominikę Czerniak-Chojnacką. Książka Dwa Słowa. Dwa słowa wygrały w konkursie Dobre Strony. Jest to konkurs na najpiękniej, najlepiej wydaną książkę dziecięcą. W tym konkursie dostaliśmy również dwie inne byliśmy jeszcze raz nominowani, także jest to potwierdzenie jakości naszego wydawnictwa, że jest tak dostrzeżone przez jurorów. Targi wrocławskie bardzo lubimy, często przyjeżdżamy, cieszymy się na spotkania z czytelnikami. Są to cudowne spotkania, które dają nam dużo do myślenia, dają dużo doświadczeń. Możemy się dowiedzieć, czego Państwo oczekujecie, co Wam się nie podoba najzwyczajniej w świecie. Zapraszamy do czytania naszych książek. Można nas spotkać w Warszawie, w księgarni wydawnictwa Dwie Siostry, a także sprzedajemy książki na stronie internetowej naszej i we wszystkich dobrych księgarniach w całej Polsce. Witam bardzo serdecznie na 30. wrocławskich targach Dobrych Książek. Jak co roku jestem i teraz. Jestem na stoisku Stowarzyszenia Autorów Polskich, do którego należę. Jest to Stowarzyszenie Wrocławskich Twórców. Zrzeszamy pisarzy, poetów, prozaików, malarzy i twórców muzycznych.
Jestem akurat nie teraz reprezentantem mojego stowarzyszenia twórców wrocławskich, oddział wrocławski. Cóż mogę powiedzieć? No, targi są miejscem cudownych spotkań z czytelnikami i z wielką przyjemnością przyjmuję zaproszenia na targi każdego roku. Jest to okazja do pokazania wszystkich nowości. W tym roku na przykład prezentuję na targach Wiano Dziewanny i Wilczy Śpiew, osobisty mój tomik. Natomiast to jest absolutna nowość w moim wykonaniu, a mianowicie tłumaczyłam tomik poezji Hasanala Abdullaha z języka angielskiego na polski, cały tomik w moim przekładzie. Premiera tego tomiku była w tamtym roku w maju na 5. poetyckiej konferencji międzynarodowej w Poznaniu, gdzie przyjechał sam autor i ten tomik był tam prezentowany, a we Wrocławiu jest w tym roku. Poza tym no mogę Was zaprosić też do pięknej Doliny Baryczy, gdzie osiadłam, gdzie jest mój dom, w którym tworzę. Można tam mnie poza targami również spotkać. Hej, nazywam się Michał Wójcik, pochodzę z Wrocławia. Jestem twórcą cyklu Sługa Piasku, tom pierwszy, tom drugi. Pozwoliłem sobie napisać książki takie miks gatunkowy. Mamy połączenie science fiction z mroczniejszym klimatem posapu, a także elementami fantasy, ale także tutaj do drugiej powieści wplotłem także wątek historyczny, gdyż opowiadamy o piratce, która grasowała na Karaibach i nazywała się Anne Bonny. Jej przydomek Płomiennowłosa, ponieważ była rudowłosa, a wtedy w czasach, kiedy ona żyła, był to rzadko kiedy spotykany kolor u kobiet włosów. Nie jesteśmy wydawnictwem, jesteśmy zrzeszeniem autorów, którzy podjęli się trudnego wyzwania wydania samemu książek. Stowarzyszenie nazywa się samowydawcy.pl i sami decydujemy, z kim współpracujemy. Dobieramy sobie współpracowników od korekty, od redakcji, od okładek, a także sami wybieramy drukarnię. Więc jest to bardzo fajny proces. Czasami troszeczkę frustrujący, ale finalnie bardzo nas to cieszy, że możemy sami dobierać sobie współpracowników do naszych projektów. Na targach dobrej książki jestem pierwszy raz, dlatego że no, mam dopiero drugą książkę i teraz ma akurat premierę. Mam nadzieję, że będę już teraz cyklicznie się pojawiał i targi są dla mnie sporym zaskoczeniem, gdyż dużo osób, które już miałem wcześniej przyjemność poznać na Dniach Fantastyki, które się odbyły we Wrocławiu, przychodzi do mnie po kolejne książki. Mam przyjemność rozmowy z nimi i jakby kontaktu i pokazania im, że autor nie jest osobą, która jest gdzieś w oddali. Autor może być tu, obok nas, z nami rozmawiać na każdy temat, a także może pomagać w procesie twórczym swoich powieści, a także w procesie wydawniczym. Dzień dobry, nazywam się Rafał Wykręt, pochodzę z Bielska Białej, obecnie mieszkam w Anglii. To jest moja pierwsza książka Haiti. Bardziej się czuję podróżnikiem niż pisarzem. Książka jest o jednej z moich podróży. W ciągu 10 lat odwiedziłem 80 krajów, łącznie około 200. I przyszedł COVID. Znajomi mnie prosili, żebym coś opisał o tych podróżach, bo zawsze przywoziłem około 5000 zdjęć, ścinałem do 200-300, pokazywałem im opisz, więc opisałem i to jest jedna z moich pierwszych książek, do końca roku będzie druga, czyli powrót z tego Haiti. Ja opisuję książkę tak na faktach, czyli zobaczyłem wudu, zobaczyłem polską wioskę, bo Napoleon wysłał do naszych do tłumienia rewolucji. Wydałem tą książkę sam, czyli jestem samowydawcą, tu jest akurat Stowarzyszenie Samowydawców. My robimy od początku do końca wszystko, czyli od okładki, od składu, od korekty, no wiadomo, korekty zlecamy, ale wszystko musimy po prostu sobie zapewnić, czyli dystrybucję, przyjeżdżamy na targi, wystawiamy się i sprzedajemy książki. Na targach można porozmawiać bezpośrednio z klientem i to nie jest tak, że klient sobie idzie do sklepu, kupuje w Empiku czy gdzie indziej, w księgarni, tylko ma bezpośredni kontakt z nami. Wtedy książki też mają upust cenowy, można dostać autograf i można się dowiedzieć więcej o książce niż tylko z internetu czy z mediów społecznościowych. Targi dobrej książki we Wrocławiu trwają od 1 grudnia. A zakończą się w niedzielę, 4 grudnia o godzinie 18:00. Zapraszamy!